Ci za ten czas, dziękujemy Ci za to, że tu jesteśmy, dziękujemy Ci, Ojcze, że możemy wspólnie żyć, wspólnie funkcjonować, Ojcze, dziękujemy, że Twoje Słowo, ono jest dla nas tak ważne, że Twój Święty Duch ma możliwość działania przez to Słowo w naszym duchu teraz. Ojcze, my poddajemy Tobie nasze umysły, my chcemy, żebyś mówił do nas i decydujemy się na to, żeby słuchać, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Mamy 13 rozdział 1 listu do Koryntian. I Paweł tutaj, on przechodzi od 12 rozdziale, on dużo mówi o mocy Bożej, on dużo mówi o Kościele, o tym, jak Kościół jest, jak Kościół ma korzystać z tej mocy Bożej. I w ogóle widać, że Paweł jest mega zwolennikiem manifestacji Bożego Ducha. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest wiele ruchów wśród chrześcijan, którzy mówią, że oni coś wybierają. Że wybierają miłość zamiast mocy inni, że moc zamiast miłości i... Bo tak to jest wszystko pokrzanione niestety jakby. Natomiast Paweł, on w niesamowitą taką łatwością, on przechodzi z dzielenia się z ludźmi swoim objawieniem na temat Bożej mocy do głębokiego objawienia tym, czym jest miłość. To jest w ogóle specyfika Pawłowa, że to był człowiek pełny Ewangelii. To był człowiek, który on nigdy nie był zwolennikiem jakiejś strony. Dzisiaj wielu ludzi próbuje wykorzystać Pawła do podparcia swoich tez różnych, że on był za tym lub za tamtym. Natomiast to połączenie tego, co się dzieje w 12 rozdziale z tym, co się dzieje w 13 rozdziale, to jest ewidentna informacja dla nas, że Paweł był człowiekiem pełnej Ewangelii. I on tutaj, kiedy już powiedział dużo na temat funkcjonowania Bożej mocy, na temat rozdzielenia tej Bożej mocy w Kościele tak naprawdę i co też mocno podkreślił, że Kościół jest... On jest w 100% funkcyjny, kiedy on jest zjednolicony w duchu. Wiecie, bo Paweł położył bardzo silną doktrynę, że w ogóle jesteśmy ciałem Chrystusa. Tylko, że jesteśmy ciałem Chrystusa w takiej konfiguracji, że ten Chrystus przejawia się przez to ciało, a nie przez jakiś element ciała. Co też bardzo ciekawa rzecz się wydarzyła przez te Pawłowe doktryny, że my dzisiaj możemy mieć takie bardzo głębokie zrozumienie, że my nie jesteśmy wszystkim. Że nikt z nas nie jest wszystkim, że to nie jest coś takiego, że Bóg Cię powołuje, żebyś był wszystkim. To trzeba być, zupełnie można być wolnym w tym, że nie jestem wszystkim i to jest wola Boga. Że ja jestem częścią ciała i nie muszę się spinać, że nie jestem taki, jak ten, co jest koło mnie. W ogóle, i mogę być w tym szczęśliwy, wiesz. I z drugiej strony Paweł pokazał, w jaki sposób my możemy korzystać z siebie nawzajem. Czyli ta moc, ona tutaj w tej doktrynie Pawłowej wychodzi od osobistego korzystania z niej poprzez korzystanie wspólne i umiejętność, tak? Korzystania z tych poszczególnych obdarowań. I on tak bardzo płynnie z tego przechodzi do swojej wypowiedzi na temat miłości. Mówi, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. To się bardzo ciekawie wiąże z 31 wersetem 12 rozdziału. On mówi wcześniej: starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam pokażę drogę jeszcze doskonalszą. Bo wielu ludzi nie umie tego połączyć. Paweł tutaj pokazuje w tym 31 wersecie, który jest wstępem do tej jego dalszej wypowiedzi, taką rzecz, że mówi: chcę, żebyście chodzili w pełni mocy Boga. To jest moje pragnienie i wola Boga. Czyli tutaj nie ma dla nas czegoś takiego, że jest wola, że ja nie muszę chodzić w pełnej mocy. Ty masz chodzić w pełnej mocy jakby w swoim gatunku, w swoim rodzaju. Czyli jesteś częścią czegoś, rozpoznajesz to, co jest w tobie i w tym wzrastasz na maksa.
Czyli powiem, biorę na maksa Boże. Czyli to jest w ogóle też ciekawe, zobaczcie, że nie jesteśmy ograniczeni. Że to, że na przykład nie jesteś taki jak ktoś inny w Kościele, to nie znaczy, że jesteś ograniczony w czymś. Bo to twoje obdarowanie, to co masz dane od Boga, może być tak szeroko rozwinięte w twoim życiu, że spowoduje potężne działania Bożego Ducha właśnie przez to, nie? Natomiast Paweł tutaj mówi, ja wam pokażę teraz drogę. Czyli, że jest jakaś droga, na której ta moc, ona może być prawidłowo wygenerowywana. Że jest jakaś droga. I on zaczyna mówić o miłości. Że w ogóle ta miłość to jest droga. Że to nie jest obdarowanie, że to nie jest coś, co różnicuje. Tylko moc Boża, ona różnicuje ludzi. Miłość Boża, ona jednoczy. Czyli my jesteśmy różni w mocy. Jesteśmy bardzo różni w mocy Bożej. Jesteśmy mega różni. I nie można nam się próbować ujednolicić w mocy. Wiecie, ja często się przyglądam na ludzi, którzy koniecznie chcą prezentować to, co inni, jeżeli chodzi o Bożą moc. No bo on tak ma. No co z tego, że on tak ma? A ja mam inaczej, tak samo mocno. Tutaj Paweł podkreśla, wiesz, ten aspekt, my miej mocno, ale inaczej niż inni. Natomiast kiedy mówi o miłości, tak, kiedy wchodzi, to mówi, to ja wam, a ja wam teraz pokażę, czym to wszystko zepniemy. I gdzie to wszystko będzie mogło się prawidłowo rozgrywać. I okazuje się, że Boża moc, ona się może rozgrywać tylko na drodze miłości. Czyli, że w ogóle Kościół, to jest Kościół mocnych ludzi, totalnych indywidualistów w pewnym sensie, tak? Zjednoczonych w formule miłości. Że to jest coś niesamowitego, bo wiecie, zazwyczaj każda grupa ludzi, każda formacja ludzi, jest bardzo podobna do siebie. Natomiast w chrześcijaństwie tak nie jest. My nie jesteśmy do siebie podobni. Bo Bóg nie chce, żebyśmy byli podobni do siebie. Bóg chce, żebyśmy byli absolutnie różni od siebie i zjednoczeni w tym. Rozumiecie dlaczego? Bóg to jest Bóg, to jest Bóg paradoksów. To Paweł pokazuje nam Boga paradoksów. To nam nie pokazuje jakiegoś Boga, który jest taki ujednolicony po ludzku. Że w ogóle, że to jest taki Bóg, że ja chcę mieć was wszystkich takich. To nieprawda. Bóg chce mieć nas wszystkich innych. Innych. Rozumiecie, to jest bardzo ważna rzecz, że innych, jednak złączonych w miłości wzajemnej. Co też Paweł pokazuje, znaczy, że można być zupełnie innym niż ktoś, tak, i kochać go. To jest w ogóle możliwe, że to jest nieprawda, że ta miłość to jest takie coś, że to łączy ludzi na podstawie podobieństw. To jest nieprawda, że kochamy, bo jesteśmy do siebie podobni. Że to w ogóle Bożą wolą, Bożym zamysłem jest to, żeby kochać się, tak, mimo różnic. Tylko, że to nie są różnice na pułapie prawdy, to nie są różnice na pułapie zrozumienia, objawienia i tak dalej. To są różnice, tak, na pułapie indywidualnego chodzenia z Bogiem i manifestowania mocy w sposób indywidualny. Tak kochamy. Kocham tego człowieka, który jest tak silny jak ja. Kocham tego drugiego silnego, kocham tego trzeciego silnego, który jest totalnie różny ode mnie. Czyli on pokazuje drogę, ten Paweł. Teraz on zaczyna mówić o drodze. I on zaczyna mówić, choćbym mówił językami. Czyli on w pewnym sensie zaczyna podważać trochę to, co mówi wcześniej. To oczywiście to jest tak na pierwszy rzut oka, że on wcześniej mówi, chcę, żebyście chodzili wszyscy w mocy Boga. Chcę, żebyście wszyscy mówili innymi językami. Tak? A teraz mówi, choćbym mówił innymi językami, choćbym prezentował Bożą moc, choćbym się poświęcił we wszystkim, a miłości bym nie miał, to byłbym niczym. I teraz kolejna jakby taka informacja, te a miłości bym nie miał, dokładnie oznacza, a miłości bym nie uwalniał, a miłości bym nie wydobył, a miłości bym nie wyjął. Bo wiemy, że list do Rzymian nas uczy, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Czyli nie ma człowieka narodzonego z Bożego Ducha, który nie ma pełni miłości Bożej. Masz pełnię miłości. I w ogóle modlitwy, Panie, daj mi miłość, to są modlitwy głupie bardzo. Tak? Tak jakby, rozumiem, jakbyś się modlił, Panie, daj mi głowę. Masz głowę. Panie, ale to ja bym chciał mieć lepszą, a to się pomógł, to lepszą głowę.
po polepszenie w głowie się powiem, tak? Nie, że w głowie. Jest miłość. Tak? Tylko jeśli bym nie uwalniał miłości, Paweł mówi, tak? To cała moc, która jest we mnie zgrupowana, która jest mi przyporządkowana, tak? Ona nie będzie prawidłowo funkcjonować. Czyli ja rozpiszę tą Bożą moc, ja ją rozmienię na drobne. Czyli bez miłości rozmienimy na drobne chrześcijaństwo. Rozmienimy się. Na kawałki się pokuszymy i będziemy twierdzić, że jesteśmy ludźmi, którzy chodzą w mocy Ducha Świętego. Chodzi o to, że moc Ducha Świętego, ona inaczej nie funkcjonuje prawidłowo, tylko na drodze miłości. I tutaj widzimy między czwartym a ósmym. Między czwartym a ósmym widzimy opis miłości. Ja tego nie będę czytał, dlatego że ja to o tym robiłem odrębne nauczania, więc to można sobie odnaleźć i przesłuchać. Ja każdy z tych elementów przewertowałem, jak go przetłumaczyłem z greki, pokazałem, co Paweł miał na myśli w ogóle, że wielokrotnie te wersety, te słowa, które tutaj są użyte, to są błędne słowa, że tutaj miłość wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. To jest, wiecie, ten opis w Bibliach, w naszych Bibliach, w Biblii Warszawskiej, też w Biblii Tysiąclecia, to jest taki opis bardzo kierujący chrześcijan do ulepszania się. A to jest bzdura. To nie są wytyczne ulepszania się, że na przykład chrześcijanin siedzi i mówi: Panie, Ty powiedziałeś w swoim słowie, że miłość nie szuka swego, a ja szukam swego, to teraz naucz mnie nie szukać swego. Tak się modlą chrześcijanie. To takie są. No ja nie chcę szukać swego, bo ja przeczytałem w Biblii. To nie tak, to chodzi o to, że to miłość nie szuka swego. To jakby nie dotyczy Twojej psychiki w ogóle. Bo to ona, ta miłość nie szuka swego. Twoim zadaniem jest nie szukać swego. Rozumiesz, bo się w uczynkowość pakujesz. Tylko Twoim zadaniem jest wydobyć miłość przez wiarę. A to jest ogromna różnica. To jest wielka różnica. Usiłowanie nieszukania swego. Ty chcesz to sobie wrócić teraz swoim umyśleć dzisiaj do ranka dzisiejszego? Tak od rana do tej godziny sobie, od 6 rano do 6 wieczoru teraz zrobisz sobie remanent i zobaczysz, ile razy szukałeś swego. Rozumiesz? I to tak nie działa, bo to by nas zabiło, te informacje by nas zabiło, bo miłość wszystkiemu wierzy. Tak? Wiecie, oryginał mówi na przykład, miłość wierzy do końca. Ona wierzy do końca. To nie jest, że ona wszystkiemu wierzy. Jak ja wszystkiemu wierzył, tak? Przepraszam. Rozumiesz, ze mną ludzie rozmawiają, mówią, jak mnie kochasz, to powinieneś mi ufać. Ja mówię, to jest nienormalny. A skąd ty to wiesz? Z Biblii. Ja mówię, przestań. Czyli te opisy, ja zachęcam was, żebyście sobie to wzięli z internetu, ci z was, którzy tego nie słuchaliście, i ja mówię o tym, to jest odrębne gadanie na temat miłości, ja to tłumaczę. I tutaj w ósmym jest napisane, miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza wniwecz się obróci. I tutaj Paweł zaczyna poruszać już aspekt łączenia wieczności z teraźniejszością. Bo wiecie, do czego Paweł nas ciągle prowadzi? Paweł, on prowadzi nas do tego, żebyśmy mieli coraz głębsze zrozumienie, że my nie jesteśmy z tego świata. My nie jesteśmy z tego świata. I w ogóle on cały czas bębni w to, wy nie jesteście z tego świata. Że on pokazuje, że to, co teraz jest, to jest jakiś drobny element, nad którym nie trzeba za bardzo się skupiać. Rozumiecie? To jest bardzo ważna sprawa. Bo w innym liście, w liście do Tesalonicza, on chyba, to jest w tym liście, on mówi, że jeżeli my w Chrystusie tylko w obecnym czasie pokładamy nadzieję, to jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi. Czy Koryntian, gdzieś tam, czy no, drugi, w 15, tak, że zresztą może do tego dzisiaj dojdzie, może nam się uda to zrobić, ale on mówi, że to tak się dzieje, nie? Więc Paweł tutaj pokazuje, że
bo jeśli są proroctwa, przeminą. Kiedy przeminą? No nie teraz. One w wieczności przeminą. Tak? Jeśli są języki, one ustaną i tak dalej. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Ja chcę też, żebyście pamiętali, żebyśmy wyłapywali te informacje, takie podprogowo podane objawienia tutaj, żeby cząstkowe. Wiecie o tym, że my cząstkowo rozpoznajemy rzeczy. Niektórzy ludzie myślą, że on dosadnie rozpoznają rzeczy. On niestety nie rozpoznaje, że dosadnie. No to my cząstkowo widzimy. Rozumiesz? Cząstkowo widzimy. Film Chata świetnie to pokazuje, że my widzimy cząstkowo. Wiesz, jak zabija mu człowiek dziecko. Twoje dziecko jest zabite. Zabite dziecko. I ty rozpoznajesz to w ten sposób, że dziecko zostało zabite, tak? Tylko, że Bóg, tak? On mówi, ale jest więcej coś tutaj. Ty nie wiesz, w jakich warunkach ten człowiek się wychowywał. Bo gdybyś ty znał życie tego człowieka, i Bóg, tam jest fajny powiedzmy, Bóg mówi, ja go nie usprawiedliwiam. Ja nie usprawiedliwiam tego mordercy, to zabił, to źle zrobił, tak? Źle zrobił, tak? Ale to cząstkowo wiesz. To się tutaj, zobaczcie, jak to jest ta Pawłowa filozofia, to cząstkowo wiesz coś. Jak ja na przykład pracuję z ludźmi, tak? I wchodzimy w system terapii, tak? Przecież ja widzę, skąd rzeczy są. I to w ogóle jak widzisz, skąd rzeczy są, to zupełnie inaczej zaczynasz podchodzić do człowieka. Zupełnie inaczej. Bo ty na przykład patrzysz na niego, a oczywiście on źle robi, ale dlaczego on źle robi? Bo on odtwarza wzorzec. On inaczej nie umie. To go nie tłumaczy, że on to robi. Rozumiecie? To nie tłumaczy go. Ale ja wiem, dlaczego on to robi. Na przykład Bóg wie, dlaczego ktoś coś robi. Tak? Dlaczego tak jest? Bo to troszkę szerzej w ogóle jest, ale to jest ciekawe, że cząstkowa jest wiedza, cząstkowe jest prorokowanie, czy też cząstkowy jest wgląd. Cząstkowy. Dlaczego ja na przykład tutaj, jeśli chodzi o Kościół w Warszawie, ja mówię, kto ma słowo od Boga? Prorokujcie. Kto ma objawienie? Mówcie. Kto ma wykład języków? Mówcie. Dlaczego? Bo zbieramy jakąś całość. Co my robimy? Całość zbieramy. OK? Przyjdź, powiedz. Bo zbieramy całość. Może twoja wypowiedź to będzie 90% z ciała. No w ogóle nie przeraża mnie to, że ty przyjdziesz coś z ciała powiesz. To w ogóle ani ciebie nie jest mniejszy, rozumiesz, bo się nie mierzymy. Taki numer mamy, że się nie mierzymy. Czasami ktoś na siłowni pyta, ile ty masz w tym czy w tamtym. Nie mierzę się. Tak? Po prostu nie mierzę się. Nie obchodzi. Bo się nie mierzę. Tak? To nie interesuje mnie to. Ale to wszystko są cząstkowe rzeczy. Tutaj jest fajne objawienie pokazane, że my musimy składać rzeczy do kupy, aby osiągnąć coraz więcej. Składamy rzeczy. Bo Kościół to nie jest teraz jednego aktora. To w ogóle póki Kościół nie pojmie tego zjawiska, tak, to zawsze będzie problem. Bo każdy z nas jest cząstkowy. Cząstkowi jesteśmy. Lecz gdy nastanie doskonałość, to cząstkowe przeminie. Czyli ten Paweł w ogóle kierujemy, chodzi o doskonałość. To przyjdzie moment, że przyjdzie doskonałość. Nie ma doskonałości teraz. Wiecie, jak to jest uwalniające, że nie ma doskonałości? Bóg mówi, bądźcie doskonali, jak ja jestem doskonały. Tak? Bądźcie. Tak? Ale nie wiem, czy zauważyliście, tam nie jest napisane, jesteście doskonali, jak ja jestem doskonały. Czyli bądźcie doskonali. Bądźcie, czyli dążcie w tą stronę, kierunek pokazuje, dążcie tam. Panie, czy będziemy doskonali, nie interesuj się. Tak? Bo to musimy zobaczyć, co to jest, tak? Dążcie. Zauważcie, że na przykład doskonałość nie mieści się w kategoriach wiary. Bo gdyby doskonałość się mieściła w kategoriach wiary, Słowo Boże mówiło, jesteście doskonali. Wtedy ja bym przez wiarę, tak? Ja bym przez wiarę sięgnął po doskonałość. Ale tutaj jest napisane, bądźcie doskonali. Czyli to jest sfera nadziei. Zauważyliście to? To jest sfera nadziei.
Czyli jest pokazany jedynie kierunek. Dążcie do doskonałości. W tamtą stronę idźcie, mówi Bóg, tak? Początkowi jesteście. Wiecie, mnie osobiście takie rzeczy mega pouwalniały, bo ja przestałem sięgać po rzeczy, po które nie musiałem sięgać. W ogóle nie muszę. Muszę... Ale jazda. Przychodzi na przykład, jak ja zostałem uwolniony od pewnych rzeczy, ja zacząłem w ogóle w życiu różnych rzeczy, przestałem robić różne rzeczy w życiu. Różne rzeczy. Kiedyś chodziłem, jak chodziłem na siłownię, ja musiałem po prostu człowieku wszystko, tak, nie? Potem jak ja się nawróciłem, zacząłem myśleć konstruktywnie, to mówię tak. Nie będę robił przysiadów, bo mi urosną grube nogi i nie będę mógł sobie kupować rurek, a ja lubię rurki. A to olewam przysiady. W ogóle wiesz, wypluję przysiady. Wiesz, co ja mówię, będę musiał się w blikstarze ubierać albo w dresach wchodzić. Ja nie chcę. Na co mnie to potrzebne? Nieważne, że się stanie, tak? W ogóle to totalna gdzieś jakaś zmiana. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumiałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Zobaczcie, w ogóle Paweł, on mówi o tym, że my mamy rozumieć, że założeniem Bożym jest to, abyśmy byli dorośli w ogóle. Bo inne myślenie niż myślenie dorosłe, a w ogóle wiecie, czym się różni myślenie dziecka od myślenia dorosłego? Tym, że dziecko nie bierze odpowiedzialności, a dorosły bierze odpowiedzialność. To jest taka różnica. W ogóle czym się różni dziecko? Wiecie, fajnie w kościele widać, kto funkcjonuje w dzieciństwie na przykład. Ludzie, którzy funkcjonują w dzieciństwie, oni się oni się obrazują tym, że oni szukają, kto za nich odpowiedzialny będzie. Weź za mnie odpowiedzialność. To oczywiście nikt nie przychodzi i mówi, weź za mnie odpowiedzialność. Tak? Tylko ludzie przychodzą, zadają ci tysiące pytań. Jak co? Ja mówię, nie powiem ci. Dlaczego mi nie powiesz? Ja mówię, bo chcesz na mnie zrzucić odpowiedzialność za swoje życie. Ale jesteś pastorem. Ja mówię, ale nie kretynem. Jest podobne słowo, ale jednak troszkę różni się. Gdybym był kretynem, to ci powiedział od A do Z. Tak. Ja czasami tak robię z ludźmi. Bo jeżeli widzę, że ktoś siedzi w szafie, proszę Ciebie, już tylko jedną dziurką oddycha, tak? No to trzeba mu teraz w ogóle powiedzieć, w jaki sposób ma trwać, żeby mu kupa nie weszła do nosa, tak? I trzeba go nauczyć, w jaki sposób ma wyjść, proszę Ciebie, powyżej poziomu szamba. I to jest normalne. To na chwilę tak. Tak? To doraźnie się tak robi, tak? Ale normalnie każdy logicznie myślący duszpasterz prowadzi ludzi do dorosłości. Aczkolwiek w religii to jest zupełnie odwrotnie się, bo w kościołach się chce mieć, proszę Ciebie, małych kretynków, którzy latają wokół Ciebie, wielkiego kretyna i wszyscy jesteście jedną wielką rodzinką. Rozumiesz? Pastorze to, pastorze tamto, ponieś Ci teczkę, ponieś Ci coś tam, rozumiesz o co chodzi. Ja Ci poniosę teczkę, Ty mi poniesiesz kawałek życia i my w symbiozie żyjemy, proszę Ciebie, jak drzewo i mech. Wiesz co chodzi? Proszę Cię. Ale ta Paweł mówi tak, kiedy byłem dziecięciem, a potem wyrosłem. Wyrosłem. Ludzie mówią, że wyrosłeś to znaczy, że wziąć więcej mocy, więcej to. Wyrosłeś znaczy wziąć odpowiedzialność. W ogóle duchowi dorośli to ludzie biorący odpowiedzialność. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło, niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz, on cały czas prowadzi do tego, że jest wieczność i ta dorosłość nasza, to jest w ogóle niesamowita rzecz, że im bardziej Ty rozumiesz rzeczy, czyli im bardziej jesteś dorosły, tym bardziej wiesz, że Ty jesteś człowiekiem, który jest powołany do wieczności, nie do życia na ziemi. Zresztą tak, że ziemia to jest niuans w ogóle w tym całym interesie. Jakiś drobiazg. A ludzie to mają takie rozwolnienie na punkcie tej ziemi, słuchajcie, w kościele. Oczywiście mówią, nie, to w ogóle nie o to. O to chodzi właśnie. Jesteś najarany na ziemię. A Paweł tak mówi, to dzieci są najarane na ziemię. To dzieci. Wyrastajmy z tego.
Bóg mówi przez Pawła, mówi, wyrastajcie w ogóle z tego, wchodźcie w dorosłość. I co ciekawe, dlaczego o tym mówię, bo to bardzo koresponduje z miłością, bo miłość to jest branie odpowiedzialności. Czyli ja odpowiadam. Kochając, odpowiadam. Już nie ma, że mnie boli. To wiecie, jak się dziecko rodzi. Agata urodziła Sarę, Sara nie spała 2 lata. Rozumiecie? 2 lata nie spała. Przez 2 lata ogłaszałem słowo na mnie. Żeby położyć się spokojnie i zaśnie, bo sam Pan nad mnie uczuł. To po 2 latach, jak zaczęła mówić, to mówię, kto to jest sam Pan uczuł? Bo ja ogłosiłem słowo, 2 lata słyszała to nie. Położysz się i zaśnie spokojnie, bo sam Pan czuwa nad tobą. To sam Pan czuje. A to kto jest sam Pan? Nie wiem, kto to jest sam Pan. A ty mówisz, że sam Pan czuwa nad tobą. Ręce mi opadły. Po 2 latach, jedno z pierwszych słów. Kto to jest sam Pan czuwa? Ale to miłość, co miłość powodowała? Że ogłaszaliśmy słowo, wstawaliśmy do niej i nikt na niej się nie skarżył. Chcieliśmy mieć dzieci. Więc jak dorośli chcą mieć dzieci, najgorzej jak dzieci chcą mieć dzieci. Tak? A jak dorosły chce mieć dziecko, to biorę odpowiedzialność będę miał. Ja się decyduję na to odpowiedzialność. W ogóle cię decyduję, że będę wstawał w nocy, że będę to, że będę tamto. W ogóle to taka odpowiedzialność, taki myk, nie? Bo to jest miłosne odpowiedzialność. Ale żeby tak myśleć, trzeba mieć to zrozumienie zaczepienia wieczności. Dlatego Paweł, mówiąc o miłości, pokazuje silny aspekt zaczepienia wieczności. Bo tylko ten, kto w swojej mentalności zaczepiony jest w niebie, czyli że wie, że ziemia to jest tylko drobiazg, tak? Może realnie uwalniać miłość. Żadna inna istota. Czyli jakby istota ziemska nie uwolni miłości. To, co ziemskie, nie uwolni miłości w tobie. Czyli jeżeli jesteś zaczepiony czymś na ziemi, to coś nie będzie kanałem miłości. To nie da rady. Rozumiecie? Ziemia nie jest miłosna. Miłosne jest niebo w ogóle. Zrozumcie, ziemia nie jest miłosna. Ziemia będzie zutylizowana, zniszczona, spalona ogniem. Rozumiecie? Nie istnieje Boży plan odnowy ziemi. Istnieje założenie, jedyne założenie czytelne dla nas w Piśmie, jeden jest spalić ziemię. Taki plan. Czyli jeden z planów Boga, że jaramy ziemię. Tak? Ostatni raz już załatwiłem was potopem, kiedyś powiedział, trawa ogniem załatwię w ogóle. Bo ludzie mówią, już ostatni raz Pan potop zesłał. No, teraz zobaczysz, co będzie. Już potopu nie będzie. Tak? Bo potop nie spowodował zniszczenia ziemi, tylko zniszczenie patologicznego życia na ziemi. A teraz przyjdzie, proszę Ciebie, Archanioł, proszę Ciebie, odpali miotacz, rozumiesz, zjara i koniec. I nic nie będzie z ziemi. Ale i dlatego miłosne jest niebo tylko. I jeżeli ty jesteś zaczepiony w swojej mentalności w niebie, i to Paweł nam tu podaje, to ty wtedy możesz zacząć uwalniać miłość. To jest jakby klucz do tego. Czyli zaczepienie się w wieczności, uświadomienie sobie, ja jestem obywatelem nieba, a na ziemi jestem na chwilę. Ta ziemia mnie nie kręci. Ziemia nie jest moim domem. To nie jest mój dom. To nie dom mój. Nie będę się zatem za bardzo przyzwyczajał. Rozumiecie? Nie będę. Wówczas, mówi, wówczas rzeczy będą jasne, pełne, klarowne. Czyli Paweł cały czas pokazuje mi, jesteście ludźmi wieczności. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Lecz z nich największa, Słowo Boże mówi, najwyższa. Najwyższa i tam jest jednolicie słowo, najwyższa, ostatnia, ostateczna, tak? Jest miłość. Wiara nie będzie nam potrzebna w niebie nigdy i nadzieja też nie. W ogóle w niebie nie będziemy musieli wierzyć. W ogóle wiara jest przyporządkowana ziemi. Tak? To jest bardzo ważne. W niebie będziemy widzieć. Po co ty będziesz miał wierzyć, jak ty będziesz widział Boga? Tak? Po co? Po prostu. To nie. Teraz pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz najwyższa, ostatnia jest miłość. Do tego idziemy, Paweł mówi. I on dlatego on pokazuje drogę. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Chciałbym, żebyście nie mylili miłości, żebyście nie oglądali miłości jako
systemu moralnych zachowań. To nie o to chodzi, że teraz jestem dobry, miły, sympatyczny, to też jest w tej miłości, to nie o to chodzi. Ale że miłość to jest droga, pewne zjawisko, to jest jakaś w ogóle potężna przestrzeń. W ogóle to jest coś, co jest wieczne. Ja w sobie odkryłem w ogóle wieczną miłość. Ja tego nie umiem wam powiedzieć, ale ja się tak czuję bezpiecznie w tym, że ja w ogóle, ja jestem na drodze wiecznej miłości. Jest coś takiego we mnie, że ja mam tak wywalone na diabła i na różne jego rzeczy, w ogóle mnie to jakby, ja z tym nie walczę nawet. Mnie to w ogóle nawet nie interesuje. Wiecie? To jest coś takiego. Była kiedyś taka kobieta, w XVIII wieku żyła, nawet do więzienia ją zamknęli na chwilę, bo nazywała się Madame Guyon, taka francuska. I ona, ta kobieta powiedziała taką ciekawą rzecz, ona mistyczka taka. Powiedziała, że kiedyś my musieliśmy jego obecność, musieliśmy jakby jego obecność sprowadzać tutaj przez różnego rodzaju działania. A dzisiaj jego obecność jest w was i możecie z niej korzystać, kiedy chcecie, jak się wam podoba. Rozumiecie? Ona była do tego stopnia prześladowana, że zamknęli ją do więzienia. Ona była prześladowana dlatego, że ona prezentowała nieziemski styl. W ogóle jak się przyjrzycie na przebudzeniowców różnych, to wszyscy ci ludzie byli prześladowani nie dlatego, że oni byli dobrzy, bo rozumiecie, tylko że oni prezentowali zupełnie inną formułę miłosną. Oni prezentowali jakby drogę z nieba. To była jakaś droga z nieba. To było coś takiego w ogóle przeciwnego. Każdy z nich był dziwny. I chcę sobie zauważyć, że to nie byli doskonali ludzie, jacyś super ludzie. Tak? Ale właśnie o tej miłości Paweł tutaj mówi. Wiecie, i Kościół, jakby ten system kościelny spłycił to. I mówił tam o miłości, mówił, trzeba się kochać, trzeba tam... W ogóle ja mówię, jeżeli ty nie jesteś połączony z wiecznością, jeżeli to nie płynie, jeżeli tak, jeżeli miłość przez ciebie nie płynie, jeżeli nie udrożniłeś się na tą miłość przez objawienie, to nie jesteś w stanie w żaden sposób, tak? W żaden sposób pokochać prawdziwie. Nie pokochać. Nie pokochać. Zrobisz coś ziemskiego. Zrobisz ziemskiego. Rozumiesz? Coś ziemskiego zrobisz. Coś ziemskiego. Jakieś poświęcenie zrobisz ziemskie. Coś tam zrobisz ziemskiego. Dążcie do miłości. 14 rozdział. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, żeby prorokować. Zaraz zobaczcie, on jakby wrzucił tą informację o wieczności, teraz znowu wraca do teraźniejszości, bo Paweł właśnie taki był. On przez cały czas im przypominał miejsce, z którego się wywodzą. Wiecie, że my musimy notorycznie sobie przypominać miejsce, z którego my się wywodzimy? Ja sobie notorycznie przypominam to, że ja nie pochodzę z ziemi i w związku z tym to powoduje, że ja mogę żyć na ziemi. Ja żyję na ziemi z Bogiem tylko dlatego, że mam świadomość, że stąd nie jestem. To jest jedyna rzecz, która mnie napędza. To jedyna rzecz. Ten Paweł w ogóle w tych swoich wykładach, on robi takie przerywniki. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, tutaj jest bardzo ciekawy wykład na temat języków. Nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikogo nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. I teraz Paweł zaczyna robić im długi wykład na temat mówienia innymi językami. W ogóle wiecie, co było ciekawego w Starym Testamencie? Jaką były różnice? W ogóle to, co jest ogłoszone w Księdze Joela, to co się wydarzy w wyniku tego, że ma przyjść Mesjasz, jest opisane i te rzeczy w różnych konfiguracjach już występują jako pierwotypy w Starym Testamencie. Ludzie prorokują, ludzie robią różne cudowne rzeczy, ale nigdy się nie przejawiają dwie rzeczy w Starym Testamencie na taką skalę. Nigdy się nie przejawia mówienie innymi językami
I w bardzo niewielkim stopniu przejawia się wypędzanie demonów. W zasadzie w żadnym. Są minimalne jakby takie elementy, bo tam byli też ludzie, którzy uwalniali od demonów, wypędzali demony, ale to tak naprawdę było bardzo minimalne. I Paweł tutaj zaczyna mówić o czymś, co dla Koryntian jest bardzo ważne, bo u nich się zaczęły przejawiać takie bardzo silne obdarowania. Tak? I Paweł zaczyna po prostu krok po kroku pokazywać im, do czego te rzeczy są, jakie one mają sens. I tam dar mówienia innymi językami był bardzo rozwinięty w Koryncie. Do tego stopnia, że święty Paweł musiał pewnego rodzaju założyć tam klamry takie, klamry bezpieczeństwa, między innymi w ogóle te teksty, że tam kobiety mają przykrywać głowy, że kobiety mają nie mówić w kościele i tak dalej, no to było związane z innymi językami, między innymi, prawda? Bo tam w ogóle mówili w języku, który był znany, ale też non stop wszyscy mówili w innych językach. Oni mówili wszyscy naraz, oni się nie rozumieli, oni w ogóle, w związku z tym Paweł też pokazuje im, jak to ma funkcjonować, ale zauważcie to, że on właśnie robi ten przerywnik o tej miłości. On pokazuje, że kiedy wy zrozumiecie, że miłość jest drogą, tak, to nie będziecie popełniać tych głupot charyzmatycznych. Czyli tylko będziecie prawidłowo używać charyzmatów. Prawidłowo będziecie używać tych rzeczy. Bo wiecie, o co nam chodzi? Nam nie chodzi o to, żeby używać Bożej mocy. Jesteśmy kościołami, ruchem charyzmatycznym. Tak? Ale tu nie chodzi, żeby używać. Tu chodzi o to, żeby prawidłowo używać, bo to nie jest problem z używaniem. Zresztą my też dzisiaj nie mamy problemu z używaniem. Tylko to trzeba prawidłowo używać. Żeby to prawidłowo używać, to trzeba się w miłości rozwijać. Tak? Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. To pierwsza bardzo ważna informacja. Dla kogo się mówi językami? Dla Boga. Nie wiem, czy wy słyszeliście, ludzie do demonów mówią w innych językach. Mówię, po co do demonów mówisz w innych językach? Czy demony nie rozumieją języków, który mówisz? Tak? Ludzie krzyczą w językach na demony. Mówią, że to się nazywają to modlitewne języki walki. Tak? W takiej możecie się ludźmi spotkać. Ja mówię, ale wiesz, w mojej Biblii jest napisane, że kto językami mówi, dla Boga mówi. Nikt go bowiem nie rozumie. Oprócz Boga. To po co mówi do diabła w językach, jak nie rozumie? Tak? To bez sensu. Ja czasami się przyglądam na usługi ludzi i ta usługa to jest usługa, która powoduje taki hałas, taki zamęt, takie zamieszanie. Ja jestem. Jednej rzeczy jestem wtedy na pewno pewien. Na pewno od niej wyjdzie demon. Wszystko się może wydarzyć. Ale demon nie wyjdzie. Że nic nie zrobi. Nic. By tam siedział, póki nie zaprezentujesz Boga w porządku. By tam siedział. Dlatego, że ty dodajesz, jakby stwarzasz mu środowisko chaosu. Tak? A demony funkcjonują w chaosie. To jest system chaosu. Lecz w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Tutaj jest bardzo ważna informacja. Chcę, żebyś nie zubażał tego, czym jest mówienie innymi językami. Ponieważ kiedy mówisz w innych językach, czy czujesz to, czy nie czujesz, rzeczy tajemne wygłaszasz. Czy to jest rano, kiedy wstaniesz, czy to jest podczas modlitwy wstawienniczej, czy to jest w bardzo trudnej sytuacji, czy wielkie ekscytacje duchowe. Rzeczy tajemne wygłaszasz. Dlatego modlitwa w innych językach musi być przez nas rozwijana na maksa. Cały czas, ja ludziom mówię, cały czas módlcie się w innych językach, kiedykolwiek to jest możliwe dla was. Rzeczy tajemne wygłaszasz. Co to powoduje? To powoduje coś, czego nawet nie jesteś świadomy. Mówienie w innych językach, przyjaciel, ustawiczne mówienie w innych językach, powoduje, że nasz umysł jest zmieniany. Czy zmienia umysł, zmieniając się rzeczy w głowie. Tu nie trzeba wielkich spraw. Ja bym chcę, żebyście cały czas rozumieli bardzo ważną rzecz. Bóg jest świadomy tego, co się dzieje na ziemi w 100%, jak nikt. I tutaj nie ma niczego, o czym On nie jest świadomy. Jemu tutaj się nic nie wymknęło spod kontroli, On tutaj nic nie przegapił. I On daje najprostsze rozwiązania na świecie. On powiedział tak, módl się w innych językach, będzie rzeczy tajemne wygłaszał.
moc, która będzie się przy tym uwalniała, będzie zmieniała twój umysł, nawet jak ty nie będziesz tego rozumiał. Po prostu to rób. To są inne języki. Ale Paweł też pokazuje tutaj, że kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. To już o tym mówiłem niejednokrotnie, czym jest prorokowanie. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, kto prorokuje, zbór buduje. A więc Paweł tutaj w ogóle, wiecie, Paweł jest typowym żydowskim analitykiem. On pokazuje bardzo ciekawą rzecz, że języki, modlitwa innymi językami jest absolutną podstawą manifestacji innych darów duchowych. A więc jeżeli ty chcesz się poruszać w innych darach duchowych, tak? Jeżeli chcesz budować innych ludzi, to języki są podstawą, tak? Bo żeby budować innych, samemu zbudowanym musisz być. A więc skoro innymi językami samego siebie budujesz, tak? To ty jesteś na tyle zbudowany, aby móc prorokować. Dlatego Paweł w pokazał Koryntianom jedną bardzo ważną rzecz, że wy, modląc się innymi językami, budujecie siebie po to, aby usługiwać innym, a nie po to, żeby się modlić innymi językami. Czyli inne języki są jakby fundamentem dla zafunkcjonowania innych darów. A więc im więcej, im bardziej świadomie modlisz się innymi językami, tym bardziej kładziesz grunt pod to, na przykład, żeby prorokować. To jest bardzo proste. Każdy człowiek, który chce prorokować, powinien bardzo dużo modlić się w innych językach. Bardzo dużo modlić się w innych językach. Cały czas powinien to robić. Powinien sobie wbić w głowę, że tak mam żyć. Do końca dni. Kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. W ogóle prorokowanie to jest mówienie w czyimś imieniu. Rozumiecie? To jest mówienie w czyimś imieniu. To się różni od słowa wiedzy, czyli od przewidywania przyszłości, bo dla wielu prorokowanie jest przewidywaniem przyszłości. No prorokowanie nie jest przewidywaniem przyszłości. Prorokowanie to jest mówienie z natchnienia ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Tam się może przejawiać wgląd w przyszłość, ale nie musi. No w ogóle nie musi być, nie? Ale jest to natchnione, to jest natchniona wypowiedź z inspiracji Boga. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami. To jest bardzo ciekawe, pragnienie Pawłowe. A wcześniej Paweł mówi, że Bóg jest tym, który daje chcenie i wykonanie, że pragnienie ma od Boga w ogóle Paweł. Żebyście wszyscy mówili innymi językami. Jak spotkacie ludzi, którzy nie mówią innymi językami i będą mieli doktrynę pod tytułem Bóg niekoniecznie chce, bo Bóg temu daje to czy tamto. Ja mówię tak, Bóg daje każdemu, co każdy weźmie, co kto weźmie. To jest bardzo ważne. Wiesz, jak jest Bogiem? W ogóle z Bogiem to jest ciekawa sprawa, że On nie daje tobie, czego nie chcesz nigdy, tylko najpierw daje ci chcenie, jeżeli chcesz mieć chcenie, bo to też jest ciekawe, bo już nie chcesz, możesz nie chcieć mieć chcenia. Bo są ludzie, którzy nie chcą mieć chcenia. Czasami ludzie mówią, ja nie chcę mieć chcenia, ja nie chcę czegoś. Ja mówię, to zrób eksperyment. Przyjdź do Boga i powiedz, Panu, nie mam chcenia. Proszę Cię w imieniu Jezusa, daj mi chcenie. Wiecie, że ludzie się boją tak pomodli. Ja mówię, zobacz, co się stanie. Już miał chcenie. To jest bardzo proste. Bo mi się nie chce czytać Biblii, to ja nie czytam. Ja mówię, idź do Boga i powiedz, Panie, nie chcę mi się czytać Biblii. Daj mi chcenie czytania Biblii. Daj mi chcenie modlitwy. Tak? Tylko tak ludzie nie robią. Po prostu, bo ich nie interesuje posiadanie chcenia. Ale chcenie Boga włożone w człowieka jest to, włożone w Pawła jest to, żeby inni mówili innymi językami. Wszyscy. Bóg chce, żeby wszyscy mówili innymi językami, dlatego że Bóg chce, żeby wszyscy siebie budowali. Bóg chce silnych dzieci. Bóg chce dorosłych dzieci. Wiecie, czego Bóg chce? Dorosłych dzieci. Tego Bóg chce. To jest Jego pragnienie. Chciałbym, żebyście wszyscy mówili innymi językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Czyli Bóg chce, żebyśmy wszyscy też prorokowali. Tak? Wszyscy. Takie jest pragnienie Boże. Bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi innymi językami. Dokładnie jest napisane, bo większe jest to, co prorokuje, niż to, co mówi innymi językami. Czyli większy jest przepływ proroka, to jest hierarchia tutaj pokazana. Tutaj też jest błąd zrobiony, bo tutaj jest pokazane, że to jest różnicowanie ludzi. Tu się nie różnicuje ludzi.
To jest większe obdarowanie, czyli obdarowanie, które jest na innym obdarowaniu. Czyli pierwsze obdarowanie to jest modlitwa innymi językami, a na nim jest wyższe obdarowanie prorokowania. To na tym jest, hierarchicznie to idzie. Tak wtedy, bracia, jeśli przyjdę do was i będę mówił innymi językami, jeżeli jakiś pożytek z tego mieć będziecie, i tutaj Paweł zaczyna rozwiązywać problem, który jest w Koryncie w tamtym czasie. To zostało też uznane za doktrynę. To nie jest doktryna, to jest rozwiązanie doraźnego problemu. Bo Paweł odpowiada na pewien problem, na problem pod tytułem, że w Koryncie wszyscy mówią cały czas innymi językami. Wchodzi kaznodzieja i mówi innymi językami kazanie. I Paweł zaczyna problem rozwiązywać. Tak. Mówię, wy nie możecie tego, bo oni źle stosowali ten dar, rozumiecie? Źle. Tak wtedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił innymi językami, jakiś pożytek z tego mieć będziecie? Oryginał mówi, jeżeli będę mówił do was innymi językami. Jakiś z tego pożytek mieć będziecie? Jeśli mowa moja nie będzie zawierała, czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. Czyli on odpowiada na problem, który tam był, bo oni bełkotali do siebie w innych językach i nikt niczego nie rozumiał i wszyscy uważali, że jest duchowo. No duchowi jesteśmy, tak? A kobiety były tam najbardziej zaburzone, bo były najmniej wykształcone i większość z nich to były byłe prostytutki albo córki prostytutek, rozumiesz? I był taki dym w człowieku, bo nie dosyć, że się kłóciły, to jeszcze w innych językach się kłóciły. Taki kolor był. Stąd te pawłowe bariery, które on tam zakłada, wiesz o co chodzi? No to jest szok w trampkach, tak? A z tego zrobiono doktryny. Doktryny, to nie są doktryny. To jest odpowiedź na problem. Wiecie o co chodzi z apostolstwem? W ogóle apostolstwo to na problemy odpowiada, bo jesteśmy ludźmi wszyscy. Jak ja się zderzam, wiecie, z tyle kościołów, zderzam się z różnymi problemami w kościołach, to są różne rzeczy, gdzie w ogóle no tam idziemy, rozwiązujemy tę sprawę. No tak robimy, tak robimy, tak. Wiecie, tego nie można zastosować. To, co działa u Tereski w kościele, nie działa u Tomka w kościele. Są w ogóle dwa różne byty. Mnie by nie przyszło do głowy, że mówić do Tomka to, co mówię do Tereski i odwrotnie. Bo to są zupełnie inni pastorzy, zupełnie inne formy kościołów, tak? Zupełnie z czego innego one powstały. Tak? A tutaj, a wiecie, a dzisiaj z tego się robi doktrynę. Paweł tak powiedział. Ja mówię, no wiecie. No powiedział tak, bo trzeba tak powiedzieć, no. Wiecie, jak ja ludziom doradzam rzeczy, na przykład. Ja do ludzi mówię tak, 6 miesięcy zakazu czytania Starego Testamentu. Nawet psalmów, nawet. Mówię, nie wolno ci czytać, nie wolno ci tam zaglądać. Mówię, jeżeli uznajesz mnie za swojego mentora, to przyjmij, co do ciebie mówię, przecież to nie jest doktryna. Ale ja wyraźnie do ludzi mówię, nie wolno. Dlaczego? Bo widzę, że gość wychodzi z przekleństwa prawa w swojej głowie. Ja teraz go muszę nakierować na łaskę. W innych wypadkach mówię do ludzi, w ogóle mówię, będziesz z Biblii czytał tylko pewne rzeczy. I tak przez 2 miesiące, na przykład, taka kuracja odwykowa. Odwyk bierzesz teraz, na przykład. Ja na przykład z nim tylko o tym rozmawiam później, tylko o tym. Ja mówię, twoim zadaniem jest zgłębić temat łaski. Tak? Temat łaski. I na przykład po 3-4 miesiącach okazuje się, że wiecie, człowiek nie ma pytań, co wolno, a co nie wolno. On już mnie nie pyta. Artur, co to można zrobić? On mnie nie pyta. Pytał mnie 3 miesiące temu, teraz nie pyta. Ale to nie jest doktryna. Tak? Tak samo jak to nie jest doktryna. Teraz Paweł im wyjaśnia, bo oni byli tak namaszczeni, ale byli tak zaburzeni w tym Koryncie, słuchajcie, po prostu. On im wyjaśnia rzeczy jak cielęciu na miedzy po prostu. Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają. Jak piszczałka. W ogóle z nimi tak na wielu dochodzi. Ty cytra, wiecie z kim się tak rozmawia? Z przedszkolakami albo z ludźmi w szpitalu psychiatrycznym. No tak się, to się tak nie rozmawia z ludźmi. No kto tak z ludźmi rozmawia? Że bierzesz człowieka i mówisz do niego, chodzi o to, że nie jesteś jak piszczałka. To piszczałka też wydaje. To mi się od razu kojarzy, proszę ciebie, rozumiesz, doktor Paci. Nie, bo on tłumaczy. To zobaczcie, co mówię, wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra, w ogóle tłumaczę, że piszczałka i cytra dźwięk wydają. Czemu on do nich to mówi? Bo tak mają zrasowane berety. Ostatnio się do mnie gość przychrzanił, że powiedziałem, że Izajasz był zaburzony. No wiele był, bo to nie jest. No Jezus nie był tylko. On
On się obraził, bo Izajasz był... Ja mówię, no to co, że był? Ja nie rozumiem. Izajasz broni. Człowieku, rozumiesz, o co chodzi? Izajasz, 2000 lat, u ciebie dobrze się... ze 2500 lat już w ogóle nie żyje, człowieku Izajasz. Tam więcej. I się dobrze ma, z Bogiem co tam tego, a ten Izajasz. Dlaczego? Bo sam jest zaburzony. Jak on się dowiedział, że on jest, że Izajasz był, no to no rozumiesz. A Izajasz idą jego. Może ja mu bałwana zniszczyłem. Gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, tak jak można by rozpoznać, co grają na flecie czy na cytrze, a gdyby trąba wydawała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? No przestań, jak ja takie rzeczy czytałem, mówię, co on w ogóle mówił do nich? Co z ich głowami był? Człowieku, że takie w ogóle to rzeczy do ludzi trzeba było. Zauważycie, on mówi do nich w przypowieściach. On mówi do nich o trąbach, o takich rzeczach. A wiecie, do kogo się mówi w przypowieściach? O kim Jezus mówił, że trzeba mówić w przypowieściach? Do tych, którzy są zewnętrzni. Bo tam jest napisane, do tych, którzy są na zewnątrz. Oryginał mówi, do tych, którzy są w zewnętrzni, mówi się w przypowieściach. Kto to są zewnętrzni? Duszewni. Nie duchowi. Dusza jest na zewnątrz ducha. Do ludzi, którzy nie rozumieją w duchu, mówi się w przypowieściach, bo oni nie czają bazy. Trzeba im opowiedzieć, trzeba im bajki opowiadać. Jakieś baśnie. Rozumiecie? Przyszedł król, tak? I usiadł na tronie. Jest takie bajki opowiadać. Wiesz, a do swoich apostołów mówi, wy już jesteście bardziej kumaci, to mówię do was konkretnie i jasno. Tak? A tym, co są na zewnątrz, czyli co siedzą w duszach swoich, to trzeba w przypowieściach, nie wiem, bajki trzeba było opowiadać. Przecież wiecie, że te przypowieści, tak? To w ogóle my nie wiemy, czy to się wydarzało, ja w tym bajki opowiadam. Bo to jest, wiesz, w rabinistycznym systemie nauczania, to jest normalna sprawa, że rabini bajki opowiadają. Bo to się bajki opowiada. Co to jest bajka? To jest jakaś informacja, jakaś treść, tak? Duchowa treść, która jest okolona pewnego rodzaju historią, aby to było łatwe do przełknięcia. Tak samo jak, tak jak jest tabletka, w środku jest ten proszek, co leczy, a na zewnątrz jest ta tutka taka, tak? To w przypowieściach to jest w takiej tutce komuś coś podać. Masz połknij, masz. Szybko połknij, żeby wleciało i się tam będzie rozpuszczać. Bo normalnie to wiesz, dorosły człowiek to nie ma problemu, żeby tam wziąć jakieś lekarstwo zjeść, tak? A tutaj to... Rozumiesz? Kot nasz, to on musi dostać w tutce, jeszcze mu trzeba wepchnąć, wiesz, przypowieści mu trzeba podać na odrabaczanie, na przykład. Tak i wy, jeśli językiem zrozumiałym nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Przecież taką rzecz, żeby tłumaczyć ludziom, zauważycie to? Czy to każdy wie? Ale nie oni. Ty. Przecież... Chcę was uczulić, pokazać wam pewną rzecz, pewną usługę Pawłową. Wcześniej mówi, chciałbym, żebyście byli dorośli w ogóle. W ogóle to, kiedy byłem dziecięciem, on ich przygotowuje na to, że będzie do nich zaraz mówił, no nie? Ale nie bądźcie dzieci, bo to do dzieci trzeba mówić takie rzeczy, tak? Jak byłem mały, pamiętam, nie chciałem jeść. Mnie sadzali misia, lalkę, jakąś innego tam kretynka i tak mnie obsadzili całego z talerzem i tak. Dla laleczki, dla misia, a ja wiesz, jak tam przeszło ze cztery te przedmioty, to ja już się patrzyłem, co ta babcia tam robi, wiesz, to ja mnie to zupę wkładam, nie? I znowu, proszę mnie, za laleczkę. I tak by cała ta historia, ta oprawa do zjedzenia tej zupy, żeby Arturka kretynka nakarmić. Rozumiesz? No ale wyrosłem, no to przecież człowieku by nie trzeba laleka. Przejdę jem, trawię, bo ja jestem świadomy rzeczy, świadomy w ogóle trzeba jeść, żeby żyć. Tak? Ale zobaczcie, to samo jest w duchu. To trzeba nasadzać laleczek, pierdółek naokoło, to, am. I Paweł im tak daje. Chcę, żebyście zrozumieli te apostolstwo Pawłowe. Jak to w ogóle działa. W ogóle nie dziwcie się, że ludzie nie rozumieją, co się do nich mówi. Bo to od wieków tak było, jest i będzie, póki Jezus nie wróci. I to często trzeba tych lalek nasadzać i tłumaczyć im tak, takie rzeczy. Proszę ciebie, trąbka robi tru. Tak? A tu nie chodzi o to. I tam w ogóle wiesz, takie, bo, a oni wielcy charyzmatycy. Charyzmatyk jest. Taki wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi?
Na wiatr mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Chciałbym, żebyście wzięli objawienie z tego 10 wersetu. Wiele jest dźwięków i nie ma niczego bez dźwięku. Zobaczcie, wszystko, co się dzieje wokół, wywiera jakiś wpływ. Wszystko. Pamiętajcie, nie istnieją w duchowej rzeczywistości miejsca nie wywierające wpływu. Nie ma tak zwanych wolnych przestrzeni od wpływu. Nie ma. Nie ma, nie ma relacji, które nic nie wniosą. Ostatnio rozmawiam z jednym człowiekiem wierzącym, żeni się z niewierzącą dziewczyną. Mówię do niego, że ona jest niewierząca. Ale ja mam prowadzenie, że ona uwierzy. Ja mówię, słuchaj, ja mnóstwo rzeczy takich słyszałem. Ja nie wiem, czy ona uwierzy. Wiem jedno, chcesz iść za Bogiem. Jesteś otwarty bardzo na Chrystusa. I jesteś w kompromisie. Mówię, zrozum mnie, przyjmij tą rzecz. Nie chcę się jakoś odzywać do mnie ten chłopak specjalnie. Rozumiecie? Bo on myśli, że to nie wpłynie negatywnie na jego Chrystusowej, a ja wiem, że wpłynie. Ja sobie nie wyobrażam obudzić się rano obok kobiety, która nie wierzy w Jezusa. Rozumiecie mnie? Nie wyobrażam się obudzić się obok kobiety, która jest moim wrogiem. Wróg leży koło mnie. Rozumiesz? Czujesz? Że budzisz się obok ciebie faszysta leży. W kasku. Opaknia to mocniej rano. Bo to trzeba w duchu zobaczyć, wiesz o co chodzi. O, jaki fajny facet, wiesz o co chodzi. Ma swastykę na czole, wiesz. Gdybym wtedy nie znał znaczenia dźwięku, byłbym dlatego, kto mówi cudzoziemcem, właśnie. A ten, co mówił, byłby dla mnie cudzoziemcem. Co w ogóle, zobaczcie, leci, 11 werset powtarza 10, nie ma nic bez dźwięku. Chodzi o to, że jeżeli nie ma z kimś porozumienia duchowego, to ktoś jest dla ciebie cudzoziemcem. Rozumiesz? To jest człowiek z cudzej ziemi. To jest cudzoziemiec, z innej ziemi. A dokładnie, to ty jesteś z nieba, ktoś jest z ziemi. To cudzoziemiec jakiś. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha Świętego, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. I Paweł zaczyna pokazywać im tą formę dorosłości, że o co chodzi z tą miłością. Ta miłość, ona planuje szczęście kogoś najpierw. Zobaczcie, o co chodzi z miłością. Ta miłość to planuje szczęście kogoś. Czyli ja w ogóle mam tak żyć, żeby planować szczęście Wioli i planować szczęście Marty. To tak mam żyć. Teraz, Boże, ja chcę planować szczęście Wioli i szczęście Marty. Takie mam założenie na przykład. Wstaję rano, takie mam założenie. Ja jakoś chcę planować ich szczęście. To jest miłosne w ogóle. Teraz wiecie, co się dzieje. Kiedy ja to mam, kiedy ja wiem, że tym jestem podłączony do nieba, zaczynają płynąć odpowiednie dary, którymi będę usługiwał Marcie i Wioli. Rozumiecie, co to będzie? To prawidłowe, że ja nie przyjdę do Marty z darem, bo mam jakiś dar. A ona właśnie się boryka z czymś, w czym ja mógłbym w miłosny sposób jej pomóc poprzez manifestację Bożej mocy, tak? Ale ja nie wybieram prawidłowo, mnie nie interesuje, prawda? Bo jestem zafiksowany na moim ziemskim życiu. Tak? Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania. W ogóle Paweł tutaj takie bardzo wytyczne, proste. Tak? Z tego też zrobiono doktrynę, no to módlcie się, modli się ktoś, no modlimy się. Ale ma ktoś, mówi, kto wykłada ktoś języki, nie, no modlimy się. Ludzie. Słowo módlmy się, modlić się, proste homari, zawsze to przypominam, skierowany na. Co to znaczy? Dlatego, kto mówi językami, niech będzie skierowany na dar wykładania ich. Proste. Nie modli się do Boga. Panie, daj mi wykład. To są bzdury. Kto
kto się modli innymi językami, niech będzie skierowany na dar wykładania języków. Bo gdzie jest dar wykładania języków? W Twoim zasięgu. To jest proste, trzeba go wziąć i wyłożyć. Mówię innymi językami, jestem skierowany na wykładanie, wykładam. A nie czekam. Bo jeśli się modlę, mówiąc językiem, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Ważna informacja, to duch się modli w innych językach, nie rozum. To jest też, w ogóle wiecie, to jest jedyna informacja nasza, jak wygląda temat związany z pewnym ruchem w duchu. Chcę, żebyście zauważyli, to jest jedyna rzecz, gdzie jest pokazane, że duch coś robi. Duch się modli. I dwa, jest pokazana bardzo ważna rzecz, że duch nie ma rozumu. Wiecie, że nasze duchy są bezrozumne. My nie mamy rozumu w duchu. My nie rozumiemy w duchu. My rozumiemy w naszych psychikach. Wiecie, co to jest rozumienie? To jest prawidłowe przyjmowanie rzeczy. Duch nie przyjmuje prawidłowo rzeczy, bo on nie musi niczego przyjmować, bo on wszystko ma. Więc on nie musi rozumować. Rozumiecie? Co zatem ma rozumować? Nasza psychika. Zatem co jest bardzo ważne? To, żeby nasza psychika była zdrowa. Bo im jesteś zdrowszy psychicznie, tak? Tym lepiej rozumujesz. Po prostu. W ogóle duchem nie... Duch nie rozumuje, po co ma duch rozumować. Duch to jest ciekawa konstrukcja w ogóle. Nie ma emocji. W ogóle nic. Nie ma czegoś takiego odczucia w duchu. To nasze wymysły są, wiecie, my tak wymyśliliśmy sobie. To jak odczułem coś w duchu, ja mówię, ale tam nie ma czucia. To co tam jest? Ty mi powiedz, co tam w duchu jest. Nie ma. Te odczucia, co mamy, to wiecie, to nie są odczucia żadne w duchu. Tam, wiecie. Cokolwiek odczuwasz tam, wiesz, jakaś manifestacja Bożej mocy, czy coś, to nie odczuwasz w duchu żadnych. To psychika twoja odczuwa. Nie? To psychika i ciało. Bo w duchu jest Bóg. Jakby ci to powiedzieć, on jest cały zanurzony w Bogu. Jak, jeszcze ci powiem, jak wejdziesz do wody cały, tak? To nie możesz odczuć zmoczenia. Wchodzisz cały w wodę i stoisz sobie w wodzie, no nie? Nie ma czegoś takiego, że to odczuwasz zmoczenie. O, tutaj się pochlapałem troszeczkę. Odczułem, kropla na mnie spadła, gdzie dusza odczuwa każdą kroplę Bożej mocy. Duch nie odczuwa żadnych kropli Bożej mocy, bo tam jest pełna Boża moc. Tam jest cały czas Boża obecność. Tam jest cały czas Boża miłość. Tam nie ma rozumienia, analizowania. Tak? Modlitwa w duchu to modlitwa w innych językach. Ludzie mówią, tak się w duchu modliłem. Ja mówię, to modliłeś się w innych językach. Nie tak rozważałem słowo. Ja mówię, rozważałeś słowo w swojej głowie. Duch nie rozważa słowa. Bo duch nie ma umysłu. W ogóle. Duch jest bezmyślny. Nie ma myśli w ogóle. Wiecie, to, no właśnie, wiecie, co się dzieje w duchu? W duchu wiesz. Na przykład. Zauważacie to, jak działa wiara na przykład? Wiara działa w duchu. Ty wiesz. I tam nie ma, że wiesz 90% czy 20%, 100%. W duchu jest zawsze 100%. Jak wiem, to wiem. I koniec. To jest duch. W ogóle wiecie, że najważniejszą rzeczą w naszym życiu tutaj na ziemi to jest trenowanie naszego ducha. Trenowanie naszego ducha. Czyli tak naprawdę to słowo mówi, co Chrystus chce powiedzieć, że używanie ducha. Używanie. Nie rozwijanie go, czy to tylko używanie go, nie? Do tego musimy dochodzić. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem. I zobaczcie. Będę się modlił i rozumiem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Czyli Paweł pokazuje, że są różne formuły. I że mówienie innymi językami, ono jest duchową rzeczą. Temu nie musi nic towarzyszyć, tego nie musisz odczuwać, rozumiesz? Czasami ludzie mówią, no ja się modlę w innych językach, ale nie czuję żadnej takiej ekscytacji. Ja mówię, a kto ci każe ekscytację czuć? Jaka ekscytacja? No bo kiedyś czułem coś tam, ja mówię, kiedyś czułeś, no człowieku, jak pierwszy raz kokainę wziąłem, też było fajniej niż później, już nigdy nie było.
Rozumiesz, weź. Już nigdy nie było tak samo. Już całe życie dążyłem do tego pierwszego odczucia mojego. Co to ma ze wspólnego? Modlisz się innymi językami, działasz w sferze ducha. Tak? Czy jest tam potencjał emocji, czy nie ma potencjału emocji? Czy robisz to szeptem, czy robisz to głośno? Tak? To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ważna jest w tym wierność. Tak? Wierność. I to coś spowoduje płaszczyznę do tego, aby usługiwać następnymi darami. I też i Paweł pokazuje w tym 15 wersecie, że to, co robisz duchem, to przechodzi później na pułap rozumu. Będę modlił się duchem, będę modlił się rozumem. Co to znaczy? W wyniku modlitwy duchem mój rozum, czyli mój umysł, będą przystosowane, tak, do coraz głębszej relacji modlitewnej, do coraz większej, coraz większego ruchu modlitewnego. On pokazuje, do czego tych języków używać. Języki, przyjaciele, są jak koparka. One kopią, tak? To jest prymitywne. Tu wcale nie trzeba tutaj żadnych... I dopiero to, kiedy te języki robią taką robotę, to na tym wyrasta przestrzeń modlitewna naszego umysłu. To Paweł mówi, ludzie, zobaczcie, do czego to służy wszystko. Tak? No kurczę, nie używajmy kelni do dłubania zęba. Bo jeśli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na Twoje dziękczynienie amen, skoro nie rozumie, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi Cię się nie buduje. Paweł pokazuje, że to, co robimy w duchu, tak, to ma dać podwalinę, tak, naszym dorosłym, dojrzałym, mądrościowym, miłosnym ruchom w stosunku do innych ludzi. Rozumiecie? Czyli tacy, jacy się zbudujemy w duchu, tak? Taką płaszczyznę stworzymy dla naszych psychik, które będą służyć innymi ludźmi, ludziom. Ty wiesz, że ty nie służysz. My nie służymy w duchu. My w duchu stwarzamy podwalinę pod prawidłowe funkcjonowanie naszej psychiki. Bo my psychiką, czyli duszą i ciałem służymy innym ludziom. Jak ty będziesz służył innemu człowiekowi? Jak ty będziesz kochał człowieka? Jak to się w duchu kocha? On potrzebuje na przykład pomocy, ty mu pójdziesz, powiesz kilka słów w innych językach. Ktoś nie ma co jeść, a ty pójdziesz mu, zaniesiesz mu słowo od Pana. Dobre jest słowo od Pana, tak? No ale dobrze jest jakieś grosimo też, tak, żeby on przeżył na przykład do czasu zrealizowania proroctwa. Rozumiesz? No fajnie, że Pan ma dla Ciebie dobrą pracę. Super, Pan ma dla Ciebie dobrą pracę, nie? Dobrze. Czy możesz mi kupić trochę jedzenia, żebym przeżył do tego czasu, aż tą pracę otrzymam? Wiecie? Zobaczcie, chcę, żebyście zobaczyli, jak Paweł ich ustawia, jak on ustawia Koryntian. Dzisiaj ludzie szczycą się duchowymi zjawiskami. Duchowe zjawiska są po to, aby miłować prawidłowo, aby stworzyć przestrzeń pod miłowanie, aby w dorosły, dojrzały sposób kochać. To w ogóle po to jest. Im jesteś mocniejszy w duchu, im bardziej duch działa w Twoim życiu, tym bardziej Twoja dusza jest stabilna i Twoje ciało jest aktywne. To tym służymy ludziom. To tym służymy ludziom. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Wziął ich, sprowadził do parteru. Niż wy wszyscy. Paweł mówi, ja więcej się modlę w innych językach niż cały ten wasz Bóg. Czyli Paweł tutaj pokazuje, ja więcej korzystam. Ja więcej zrobiłem na podstawie mojej modlitwy, tak? Niż wy wszyscy uważacie, że robicie, bo oni się uważali za bardzo duchowy. Chodzili, bełkotali całe nabożeństwa na językach, tak? I uważali, duchowi jesteśmy. Tak se, ja Cię słucham ludzi, jakie przeżycia mają. Oni przeżycia mi opowiadają. Ja mówię...
Ale co, no, bo ja byłem na konferencji, bo ja przeżyłem to, bo Pan do mnie powiedział, bo to się stało. Ja mówię, ty, zobacz, przecież człowieku, ty do mnie dałeś taki słowotok teraz, słowotok. Ty już w ogóle, czy ty w ogóle wiesz, że słowotok, mówię, jest natury demonicznej? Słowotok masz. Proszę cię. Mówię, zamilknij. Mówię, jeśli masz taką moc, zamilknij przy mnie. Jeśli takie namaszczenie odebrałeś. Prawdą jest to, że tacy ludzie nie chcą ze mną rozmawiać. Opowiadają mi niesamowite rzeczy. Ostatnio taka osoba opowiada mi niesamowite rzeczy, jakie przeżyła na konferencji. Również opowiada mi, opowiadają, wie, dużo mi opowiadała, dużo mówiła do mnie o tych rzeczach, które przeżyła i tak dalej, i tak dalej. Mówiła się do mnie na spotkanie takie terapeutyczne. Ja mówię, dobrze. Okej, mówię, masz depresję. Ona mówi, słucham, mówię, to jest depresja. Mówię, masz falującą depresję. Wpadasz w stany euforyczne. Obecnie jesteś w stanie euforycznym. A teraz mówię, opowiedz mi o stanach, proszę Ciebie, zdolowania. Ale ja nie chcę o tym mówić. Ja mówię, nie będę z Tobą rozmawiał, bo Ty prorokowałeś coś tam. Mówię, gówno mi obchodzi Twoje prorokowanie. Ale, a więc co? Brzydkie słowo. To słowo pokazuje Twój stan. Mówię, powiedz, co się z Tobą dzieje, kiedy wychodzisz ze stanu euforycznego. Nie chcę mi się z łóżka wstać, a widzisz, powiem. Porozmawiamy. Mówię, próbujesz nadrobić, tak? Namaszczeniem swój problem natury emocjonalnej. Po prostu. I przychodzisz mnie teraz przekonać. Mówię, nie musisz mnie przekonać. Z tym czekam. Rozumiecie? Oni tacy byli w Koryncie. Byli zaburzeni, mega zaburzeni. Nie chcieli w ogóle rozmawiać z Pawłem o pewnych sprawach. W ogóle wiecie, że oni nie chcieli, żeby Paweł do nich potem już przychodził. Tak? Oni nie chcieli, bo dlatego Paweł do nich mówi, że mówi, ciasnota jest w waszych sercach. Bo wiecie, Paweł sprawiał problem, bo mówi, z czym mam przyjść. Mówię, chcecie, żeby mam przyjść. Oni pokazy, oni, a oni wiesz, bo u nas jest to, u nas jest tamto, u nas to, a Paweł mówi, chcecie, żebym rózgę przyniósł? Wyprostować was. Mówię, zobaczcie, co robicie. Domownicy Chloi mi powiedzieli. Tam przyszła, wiecie, mówiłem o tym, przyszła delegacja z domowników, z domu Chloi, z takiej jednej grupy, powiedziała Pawłowi, w ogóle tam się wyrabia. Wszakże w zborze. Wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby innych pouczyć, niż 10 000 słów językiem niezrozumiałym. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu. Słuchajcie, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, to mówi Paweł. Bo Paweł mówi, to nie jest wola Boża, żebyś był dzieckiem w myśleniu. Bóg tego nie chce. Bóg chce dorosłych. Dorosłe dzieci. Bóg chce dorosłych dzieci. Ja mam 2 dzieci i każdego dnia chcę, żeby dorastały. Są tatusiowie tacy, którzy chcą, żeby ich córeczki zawsze były córeczkami. Córeczka, córeńka moja. Moja córka ma 9 lat i ja już ją przygotowuję dla jej przyszłego męża. Bo chcę facetowi z nieba dać kobiety z nieba. I wrzucam jej konkretne rzeczy. Mówię, Sara, wielka prośba, jak mówię, poznasz już mężczyznę swojego życia. Proszę Cię, nie gadaj przy nim tak dużo. Mówię, my faceci jesteśmy tacy. Mówię, jesteśmy bardzo, mówię, prości. Mówię, wy kobiety jesteście piękne takie wśród. Jesteśmy tacy trochę, w ogóle przyjmujemy wąsko. Trzeba do nas mówić w jedną stronę. Trzeba w ogóle nie trzeba teraz tak dużo mówić, bo my nie przyjmiemy tego. Mamy problem z osobnięciem takich rzeczy. Nie? Ja już ją uczę teraz. Dlaczego? Dlatego, że chcę oddać temu mężczyźnie, o którego się modlę, skarb. Tak? To jest skarb. Mi zależy, czyli zależy mi, że moja córka wyrosła. Ja w ogóle nie chcę mieć całe życie małej córeczki, która będzie latała po prostu i noski ze mną robiła. W ogóle, bo to nie o to mi chodzi, bo to chcę, żeby to w ogóle dziewczyna poszła jak przecinak przez życie. Wiesz, o to mi chodzi.
tego i będę ją w ogóle dopingował, będę za nią stał przez całe życie, w ogóle wiesz, ale będę ją pchał do przodu, do przodu, do przodu, żyj i zwyciężaj dziewczyno. Rozumiesz? Dlaczego? Bo chcę, żeby była dorosła. Bóg chce, żebyśmy dorośli byli. To jest Jego marzenie. Nie bądźcie dziećmi w myśleniu. Zauważyliście, co on mówi? W myśleniu, czyli w postrzeganiu rzeczywistości. Dorośli nie spychają problemów, tak? Zobaczcie, co dorośli robią. Dorośli mówią, ja mówię o prawdziwych dorosłych, tak? Tak robią dorośli. Nie. Ale bądźcie w złem, jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Czyli w duszach swoich, w psychice swojej bądźcie dorośli i dojrzali, mówi Bóg do nas, nie? W złem bądźcie jak dzieci. Co to znaczy w złem? To znaczy, że wiecie, dziecko przyjmuje prosto. Przychodzisz do dziecka i mówisz, mówię do dziecka, które cię słucha, do normalnego dziecka. To jest złe. I już, nie? Sara mi ostatnio pyta, kto to jest pedofil? To przymówię. Pedofil to jest taki człowiek, który krzywdzi dzieci. Przychodzi ostatnio do mnie. Ja widziałem pedofila. mówię, opisz zdarzenie. Siedziałyśmy tam gdzieś w piaskownicy, co zrobiliśmy przed, a teraz na tym, jak byliśmy na nabożeństwie. Jak byliśmy na nabożeństwie w niedzielę na ulicy, poszliśmy na fontannę. I tam taki bezdomny taki usiadł na tej fontannie, no nie. Siedział i się tak na nas patrzył. Ja mówię, dlaczego uważasz, że to pedofil? Myślę, że chciał nas skrzywdzić. Sara. To nie był pedofil. Nie chciał was skrzywdzić. Okej, okay. W ogóle zero problemu, nie? Wiesz, ale chodzi o to, że jak dzieci, jak wiesz, przy złem bądź jak dzieci. Przy tym przyjmujcie prosto, tak? I nie kombinujcie. Tak? O tym mówi Bóg. W zakonie napisano. Przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, a oni są wierzący. Rozumiecie? To mówi, to nie jest dla was żaden dowód waszego duchowego wzrostu. Krótko powiedziawszy, jaka to jest zasada duchowa? Nie uważajcie, że manifestacje Bożej mocy mówią cokolwiek o waszym charakterze. Rozumiecie? Mówienie innymi językami to nie jest znak dla wierzących, ale dla niewierzących. Mnie często pytają ludzie, co mam zrobić, żeby się ludzie dowiedzieli, że jestem narodzony z Bożego Ducha. Ja mówię, idź, weź megafon, ustaj na rogu swojej ulicy, zacznij krzyczeć w innych językach. To będzie znak dla niewierzących. A to jest głupie. Ja biorę biblijne. To jest prosta rzecz. Zacznij krzyczeć w innych językach na rogach ulic. Zobaczysz, co się stanie z rzeczywistością duchową. Przestań kombinować. Zrób to. Zrób to. A proroctwo nie jest znakiem dla niewierzących, ale dla wierzących. Czyli proroctwo jest znakiem dla wierzących. Czyli jeżeli ty prorokujesz, bo jeszcze raz mówię, prorokujesz, a żeby prorokować, musisz zasuwać w miłości. Tu nie mówimy o prorokowaniu pod tytułem, że przyjeżdża tam prorok i rzuca ci jakieś w ogóle rzeczy. Czyli prorokowanie to jest stan ciągły. Czyli ja jestem w ciągłym stanie, tak? Aby budować, napominać i pocieszać. Czyli ja poprzez swoją osobistą relację z Bogiem, tak? Od rana prorokuję. Mam stan prorokowania. Czyli wstałem rano, napisałem wiersz. Po prostu. Wstałem rano, zacząłem się modlić, zatrzymałem się pewnej chwili. Duch Święty mówi, napiszesz wiersz. Dobrze, napiszę wiersz. Mówię, jaki będzie tytuł tego wiersza? Duch zbawiony, dusza pogańska. Pisze, Panie. Modliłem się w innych językach, ćwiczyłem sobie i między seriami chodziłem pisać wiersz. Tak? Od rana
Dlaczego? Bo jestem nastawiony na prorokowanie. Na to jestem nastawiony. Teraz Paweł mówi, a proroctwo jest znakiem dla niewierzących. Jeśli się wtedy cały zbór zgromadza w jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumieni mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni. Ciekawa rzecz. Zwykły wierny. Kto to jest zwykły wierny? Oryginał mówi prości wierni. A jeszcze dokładniej, tak? Prostaccy wierni, tak mówi oryginał. A wejdą tam prostaccy wierni. Wiecie, kto to są prostaccy wierni? Prostacy w wierze. Są to ludzie, którzy uważają, tak, że manifestacje Bożego Ducha nie są do niczego już potrzebne dziś. Przez których nie przejawia się Duch Święty, bo oni się zatkali jak rura. Nawet kiedyś był taki ruch, nazwali się prostaczkowie. Kiedyś, podczas jednego nabożeństwa, jakoś mnie chyba poniosło trochę, ale nie mogłem się powstrzymać, mówię, do wszystkich prostaczków, mówię, którzy mnie tam słuchacie, mówię, wyjdźcie z waszego prostactwa, coś tam zacząłem gadać. Potem, słuchajcie, nawet nie wiem, jak się na mnie wysypało, okazało się, ile to w ogóle jest na świecie tych ludzi. I polski znają. W ogóle, wiecie, nie chciałem w ogóle. Ty kretynie, ty idioto, jak śmierzysz, prostacy. A więc zobaczcie, jeśli, no, bo jeśli wejdą zwykli, czyli prostaccy wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Znaczy, jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Skrytości serca jego wychodzą na jaw, kiedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród nas. A więc Paweł pokazuje, że mówienie innymi językami nie jest dla ciebie dowodem, znaczy, manifestacja Bożego Ducha nie jest dla ciebie dowodem rozwoju twojego charakteru, tak? Ale kiedy ty zaczynasz usługiwać tym innym ludziom, tak, to będzie to dla nich coś bardzo ważnego. Dlatego usługujcie w mocy, Paweł mówi. Ale nie róbcie z tego korony dla siebie. Usługujcie w mocy, ale nie róbcie korony. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, innymi językami, innymi wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Zauważyliście, jaka jest formuła? Ja zawsze mówię, Kościół to jest Kościół, gdzie ludzie usługują. Ja to zachęcam was do tego. Zachęcam, żeby usługiwać. Żeby uwalniać też słowa. Jeden usługuje psalmem, drugi usługuje tym, trzeci usługuje tym. Dlatego, że my możemy to składać do kupy. Każde nabożeństwo to może być coś, co będzie bardzo głębokie i silne. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. I znowu doktrynę z tego zrobimy. Tak? A tutaj chodziło po prostu o to, że jest jakiś określony czas, jakaś formuła. Rozumiecie? I to jest normalne. Tylko, że jest to wspólnotowe. Jeden robi to, drugi robi tamto, ale jest to też jakoś ograniczone, dlatego że żyjemy w czasie. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. To zrobili kolejną doktrynę, że jeżeli ktoś nie wykłada języków, to w kościele się nie można modlić innymi językami. Tak, to bzdura. Bo tutaj chodzi o to, że się nie wygłasza wtedy poselstw w innych językach. Że się nie mówi do ludzi w innych językach, bo po co? Jak i tak nie ma kogoś, kto wykłada. A nie ma kogoś, kto to wykłada tylko dlatego, że ktoś nie wziął wykładania. Po prostu. Jak byłem na jednej konferencji, tak, taki pastor przyjechał z Ukrainy, mesjański pastor, tak. I zaczął konferencję, wygłosił poselstwo na językach. Nas tam siedziało, nie wiem ile osób, no kilkaset osób. I on mówi, kto ma wykład? Siedzimy wszyscy w ogóle, wiecie. Lata temu. Pastorzy w ogóle z różnych kościołów. A on mówi, nie zacznę konferencji, jak ktoś nie wyłoży. I stały się tak pod prodzie drapał. My, kto ma wykład? I zaczyna nam opowiadać historię o Jerzyka. Wiesz, ja to jak gdzieś pamiętam, zrobił z nas takich idiotów, ja się czułem taki upokorzony, rozumiecie? I to było takie zdrowe dla mnie. Słuchałem, jak pastor największego mesjańskiego kościoła na świecie opowiadał nam głupkowatą historię o Jerzyka. Tylko dlatego, że nikt z nas nie wyłożył poselstwa. W ogóle nauczka była taka dla mnie, że się w palę nie mieści. Rozumiecie?
A dlaczego nikt nie wyłożył? Bo wszystko byli ludzie, którzy nikt, bo nikt nie wziął tego. Bo nikt nie rozumiał tego, że to jest do wzięcia. A co do proroków, to niech mówią dwaj lub trzej, a inni niech osądzają. Każde proroctwo podlega osądowi, tego się nie trzeba bać. Ludzie się boją, będę prorokował, będę mnie osądzać. Ja mówię, normalnie się osądzą. Się osądza. Jak bez osądzania? Trzeba osądzić, trzeba. I trzeba dać się osądzić. Bo kiedy jesteś zaczepiony miłością w niebie, to guzik ci obchodzi, jak wypadnie. Rozumiesz, o co chodzi? Wiecie, dlaczego ludzie się boją, jak wypadną? Bo żyją w zaburzeniach. Człowiek zaburzony interesuje się tym, co inni o nim powiedzą. Czy jak go odbiorą. I ludzie nie mówią. Wiecie, najlepsi są tacy, mówię, jest taka mądrość, bo nie mówię, ja nic nie będę mówił. Będę wiesz. Dlaczego tak się zachowują ludzie? Dlatego, że nie chcą, tak? Źle wypaść. A co ci obchodzi, jak wypadnie? Jeżeli się, zobaczcie, to są bardzo, bardzo proste analizy. Jeżeli interesuje cię, jak wypadniesz, znaczy, że jesteś zaburzony emocjonalnie. Masz zaburzenie. Tak samo jak z wyglądem. Zależy ci, że ci na wyglądzie zależy. Rozumiesz? Dobrze jest dobrze wyglądać. Rozumiesz? Ale dobrze jest źle wyglądać. Rozumiecie, co ja mówię? Dobrze jest dobrze wyglądać i dobrze jest źle wyglądać. Normalnie ciśnienie zawsze takie samo, 120 na 80 w imieniu Jezusa. To nic się nie dzieje, jak źle wyglądasz, nic się nie dzieje, jak dobrze wyglądasz. Nic. Rozumiesz? To w ogóle... Jakie to ma znaczenie? Znaczy, żeby ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. A więc zobaczcie, znowu Paweł pokazuje, jest hierarchia, jest objawienie. Czyli bieżąca informacja, teraz! Mówi Pan. No to teraz się dzieje. Dobra, jak teraz się dzieje, Panie, to w ogóle cała nasza teologia w kibel, teraz. Zobaczcie, co to jest. Kto ma objawienie, niech prorok, ten, kto prorokuje, niech milczy. Tak? Czyli w ogóle można prorokować bez objawienia. Chciałbym zauważyć. Co to jest prorokowanie bez objawienia? Ludzie mówią, że prorokować trzeba mieć objawienie. Ja mówię, a skąd takie masz błąd? Prorokowanie. To jest mówienie ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Ja mogę bez żadnego objawienia prorokować. Dlaczego? Ktoś łączy te rzeczy ze sobą. To jest napisane wyraźnie. Jeżeli ktoś ma objawienie, to niech ten, kto prorokuje, milczy. Czyli jasno widzimy, że w prorokowaniu nie musi istnieć objawienie. Co to jest objawienie? Jest to nadprzyrodzona informacja dotycząca określonej rzeczy, przedmiotu, czasu, człowieka, zjawiska. Tak. Nadprzyrodzona informacja. Kiedyś na jednej konferencji, kilka lat temu, na konferencji proroczej w Stanach Zjednoczonych, jeden usługiwał, prorok, usługiwał i prorokował i w pewnym momencie drugi podszedł do niego i mówi, przepraszam, muszę ci przerwać. Wziął mikrofon i mówi, dostałem informację od Pana, w jakim miejscu znajduje się Osama Bin Laden. To ta informacja z tej konferencji, tak, została skierowana do służb bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych. Po prostu. Gość wszedł i raptem, rozumiecie, o co chodzi, podczas konferencji proroczej wszedł i powiedział oficjalnie przed kamerami, w jakim regionie znajduje się Osama Bin Laden. W wyniku uwolnienia tego objawienia, tak, złapał głoskę. Innym razem, i to też zobaczcie, również na spotkaniu jednym, usługujący jeden przerwał spotkanie i podszedł i powiedział, mówi, Pan mi teraz objawił miecz, tak, który jest nad metrem w Londynie. I to było tuż przed zamachem bombowym w Londynie, tak? Skierowali, słuchajcie, skierowali wszystkie siły chrześcijanie wtedy, żeby wpłynąć na rząd, tak? I tylko i wyłącznie dzięki temu, że ich posłuchali, mnóstwo ludzi nie zginęło. Wiecie, to rozumiecie, jakie znaczenie ma objawienie? Bo my często rzucamy sformułowanie, mam objawienie. Często mówimy, bo ja mam objawienie takie, mam objawienie inne.
To nie do końca to tak jest. Żyjąc z Bogiem, przez cały czas przepływa przez Ciebie życie. Przychodzi do Ciebie Słowo, ale objawienie to jest nadprzyrodzona informacja z nieba dotycząca jakiegoś zjawiska, przestrzeni, człowieka, rozumiesz, czasu. To tu o to chodzi, to jest hierarchicznie ułożone, zauważacie to, to jest hierarchicznie. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. A duchy proroków są poddane prorokom. Kolejna bardzo ważna zasada. Ludzie mówią, ja muszę to robić. Ja mówię, nic nie musisz. Duch proroka jest poddany prorokowi. Po prostu. My nic nie musimy. Nie ma takiego, bo ja muszę, jestem taki przynaglony. Nie jesteś przynaglony, jesteś po dwóch kawach. Proza życia w ogóle. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Tu kolejna chora doktryna powstała, że Bóg jest Bogiem jakiegoś tam ludzkiego porządku. Jest porządek nabożeństwa, porządek tego, tylko to jest inny porządek. Bóg jest Bogiem porządku, Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Czyli porządek Boży to jest pokój Boży. Czyli to jest coś, co wprowadza pokój Boży. Jak we wszystkich zborach świętych. I kolejne. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jaki zakon mówi. To nie jest doktryna. To jest wytyczna Pawłowa do zboru w Koryncie, gdzie trzeba było usadzić te dziewuchy, które nie były w stanie normalnie funkcjonować. No nie wolno takich rzeczy w ogóle mylić. Tak? A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Ja o tym nieraz mówiłem. Chodziło o to, że zbory były zrobione na wzór synagog. Był tak zwany babiniec, gdzie siedziały kobiety. To się tak nazywało w synagogach, dalej się nazywa. I z drugiej strony siedzieli mężczyźni. To nie było tak, że siedzieli mężczyźni z kobietami w kościele w tamtym czasie. Takiego czegoś nie było. I mężowie siedzieli po jednej stronie, żony siedziały po drugiej stronie. Jeszcze raz mówię, w Koryncie było bardzo wiele kobiet, które były byłymi prostytutkami. Były to wyzwolone kobiety. Natomiast większość kobiet tam nie umiała ani czytać, ani pisać. Była nieoczytana. Ona nie rozumiała. Ktoś coś głosił, tak? Ktoś coś mówił, one nie rozumiały tego, nie rozumiały sformułowań. Wiecie, co robiły? Krzyczały przez cały kościół do męża. Może! Co on robi? A co on powiedział teraz? Rozumiesz, taka, to Korynt był. To był jeden wielki dym w tym Koryncie. I Paweł mu, niech milczą. Mówi, ale w domu niech pytają tych mężów. Nie, niech się tam, nie drzyjcie się w ogóle przez to, w ogóle nie. Teraz robili, kobiety tam nie mogą mówić, czy to w ogóle. Mi chodziło, żeby się nie drzeć przez ten cały kościół. To wytyczne. W domu się tego męża zapyta. Nie czaisz bazy, tak? Idź się w domu pozapytaj, chłopa. No kurczę, nie krzyż do tego, tam na drugą stronę. Rozumiecie, to trzeba zobaczyć, jak to wyglądało w tamtych czasach. Bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. I teraz robię to, nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Chodziło o to, żeby się nie wydzierała. No. A że one to robiły, że one były bardziej gadatliwe i bardziej ekspansywne, tak? I one bardziej wylewne, no to do nich mówił. Jakby byli to faceci, to by do nich powiedział. Jakby tam była jakaś grono, no nie wiem, po prostu ponawracanych gejów, gej, nie wiem jak się nazywa, tak? Gejów, no. Było grono ponawracanych gejów. I oni byli tak, i tam krzyczeli na drugą stronę, to by im powiedział, tak? Czy Słowo Boże od was wyszło, albo czy do was samych dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem, albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co pisze, jest przykazaniem pańskim. Zobaczcie, wiecie, do czego on się odwołuje? Do ich zrozumienia rzeczy. Mówi, w ogóle, jeżeli wy, mówi, rozpoznajecie we mnie apostoła, mówi Paweł, tak? W ogóle wy przyjmijcie te rzeczy prosto, jak od Boga. Co wy się tutaj w ogóle... Bo oni się kłócili z Nim. Czy on pański krzyż miał z tym, bo zresztą ze wszystkimi miał pański krzyż. Tam z nim to niewielka grupa została, wiecie, o co chodzi. To w ogóle facet życie położył, tak? Doprowadził do tego, że Ewangelia się rozeszła po całej ziemi, tak? A on miał wszędzie miał jakiś problem, tak? Tam się ciągle jakiś problem stwarzał.
A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Gdzie Paweł, on zawsze stał w autorytecie apostolskim. To było też trudne dla niego. Bo to jest takie trudne, żeby do człowieka w ogóle chciałoby się, żeby ludzie słuchali tego, co do nich mówić. Tak by się chciało. Wiesz, że życie położył. Wiesz, że w ogóle nie szukasz swego. No w ogóle wiesz o tym. Wiesz. Tak? Przychodzą i ci proszę ciebie opowiadają jakieś bufony. Że ty ingerujesz w taki czy inny sposób i to tak nie należy. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania, a językami mówić nie zabraniajcie. A wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Cię Paweł, on był człowiekiem, który układał życie. I tak naprawdę Kościół, który się rozwija, on musi zrozumieć, że na tej ziemi jest wymagana ustawiczna korekta. My się musimy korygować. Sami siebie musimy korygować. Cokolwiek budujemy, to musi być cały czas korygowane. Wiecie dlaczego? Bo wpływ, który jest na nas, jest wpływem negatywnym. Cały czas negatywnie coś wpływa na nas. I to w każdej dziedzinie. Chcę, żebyście pamiętali o tym, co powiedział Paweł, o tym, że ta miłosna droga jest czymś, na czym w ogóle wszystko się będzie budowało, bo to, o czym ja mówię, bez zrozumienia tej miłosnej drogi, tej miłości, która jest w nas, to niczego nie doprowadzi, bo się zawsze będziemy z czymś kłócić w środku. Dlatego on im tak dużo tej miłości powiedział. Mówi, odwołuje się do tego. Że nie jesteście ziemscy, że jesteście obywatelami nieba i że jesteście tam zaczepieni. Tak? Znajdźcie to i z tej drogi spójrzcie na to, co ja teraz mówię. I z drugiej strony chcę, żebyście wyciągnęli z tych nauczeń Pawła taką prostą rzecz, by przyglądać się na rzeczy, nie bać się dać korygować swoje ruchy różne. Ja non stop koryguję swoje różne ruchy, przyglądam się. Patrzę tak, nie idzie, aha, to rezygnuję, wchodzę w takie coś, nie? Bo my cały czas żyjemy w miejscu, gdzie jest dużo błędów wszędzie. Wszędzie jest błąd za błędem, nie? Trzeba na to pozwalać, tak samo jest z manifestacją Bożej mocy w naszym życiu. Manifestacja Bożej mocy może być głupkowata, idiotyczna i do niczego nie prowadząca. Rozumiecie? I spowoduje to, że kościoły, które pobudujemy, będą głupkowate i do niczego nie prowadzące. Bo ja mówię, wolność to nie jest mądrość. Jesteśmy coraz bardziej wolni, tak? Coraz więcej Bożej mocy się uwalnia przez nas, ale ją trzeba jakby prawidłowo skierować, te działa trzeba prawidłowo nastawić, bo inaczej to się rozpiży wszystko. To będziemy tak walić, w ogóle o, mamy działa, działa, będziemy walić, walimy na ośle, wszyscy walimy, tu walimy, tam walimy, to w ogóle nie o to chodzi, człowieku. Jeden pocisk na 10 trafił, 10 nie trafił, ale mamy działa, jesteśmy ruchem przebudzeniowym, tak? Nie wiem jak wy, ale mi się podobali, ja w ogóle lubię różnych generałów, a szczególnie lubię generała Pattona. Taki, czytajcie sobie, nie wiem czy interesowaliście generałem Pattonem. W czasie II wojny światowej taki gość był, nazywał się Patton. Patton był człowiekiem, który potrafił spoliczkować oficera przed całą kompanią. Oficer wrócił, dowódca wrócił, mówi, nie przydarliśmy się. On wyskoczył w takich majtkach, proszę ciebie, w kasku i w majtkach. Wyskoczył i mówi, jak to się przedarliście? Przecież jesteście lepsi. No ale mówi, siły, mówi, były się. Jak mu wyłożę w łeb? Co ty powiedziałeś? Mówi, natychmiast wracacie i zdruzgocecie wroga. Nie? I w tym momencie przelatywał niemiecki samolot i zaczął strzelać, tak? Wszyscy uciekli, Patton wziął broń i z pistoletu do niego zaczął strzelać, nie? To był taki człowiek, tak? Chcieli go sądzić, stawiali go przed sądami różnymi, tak? Że jest po prostu, ma zachowania barbarzyńskie, że potrafi oficera spoliczkować, tak? Tylko wiecie, on szedł i zwyciężał. Nie odnosił porażki. Na które miejsce wszedł ze swoimi żołnierzami, a był na każdej linii frontu. Nie siedział w sztabie. Rozumiecie? Siedział w namiocie na froncie generał Patton. Tak?
szedł i zwyciężał. I tego nie można było, wszystko można było mu zarzucić. Że jest kretynem, bydlakiem, że jest wulgarny, że ich tam wali po łbach wszystkich, rozumiesz? Oficerów, przy żołnierzach i tak dalej. Ale fakty były takie, że Patton nie przegrywał. I to jest zastanawiające, rozumiecie? W ogóle jest coś takiego, jak my patrzmy na to, co oczywiste. Przyglądajmy się oczywistym rzeczom. Przyglądajmy się na te Pawłowe nauki w sposób taki bardzo realny. Czego on uczy, co on mówi, to na pewno jest tak właśnie, jak on mówi. Na pewno tak jest. Bo Paweł, on zostawił nam potężne świadectwo. Potężne świadectwo. Ten facet nie cofnął się przed niczym. I to był Święty Duch, który działał przez niego. To był Święty Duch. Wiecie, wielu ludzi powstało od czasu apostoła Pawła. Ale tego, co zrobił apostoł Paweł, przy tak małym nakładzie możliwości, bo my dzisiaj robimy większe rzeczy, w dzisiejszych czasach się robi, tak, niż Paweł. Ale jeżeli porównamy możliwości, które posiadał Paweł, rozumiecie? Możliwości. W stosunku do dzisiejszych możliwości, nikt nie zrobił takiej roboty jak święty Paweł. Nikt. Po prostu. Nie wydarzyło się coś takiego w historii jeszcze. Bo rozwijały się możliwości, tak? ale jakby skuteczność nie była współmierna do tego. My dzisiaj mamy potężne możliwości. Tak? Ale chcę, żebyście zobaczyli, bo warto słuchać tego Pana. Warto go słuchać. Pomódlmy się. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że Ty nam dałeś to Słowo, że my w tym Słowie możemy odnajdować, Ojcze, Twoją prawdę. Że możemy widzieć dogłębnie rzeczy, że możemy widzieć, jak się rzeczy odbywały kiedyś, jakie mają znaczenie dzisiaj. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty nam pokazujesz duchowe zasady, które tym wszystkim kierują. Że Ty nam pokazujesz, w jaki sposób Twój uczeń, święty Paweł, widział rzeczy. Że Ty nam dajesz apostolski kierunek, Ojcze. Dziękujemy Tobie, Ojcze. Dziękujemy, że Twoje Słowo, ono przenika nas, że ono głęboko wchodzi teraz w naszą duszę. Ojcze, i my niczego z tego nie utracimy. Ojcze, i my sięgniemy po więcej przez to, co dzisiaj przeżyliśmy. Dziękujemy Ci, Panie, w imieniu Jezusa. Amen.